A na naszym kanale w tym kolejnym dniu specjalnych serwisów witam wyjątkowego gościa, witam Jego Ekscelencję biskupa Włodzimierza Juszczaka, biskupę eparchii wrocławsko-koszalińskiej ukraińskiej cerkwi grecko-katolickiej w Polsce. Witam bardzo serdecznie, księże biskupie. Również wszystkich witam, pana redaktora, witam, szanowny Boże. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i zanim przejdziemy do tematów nieco bardziej związanych z wyjątkową sytuacją, jaką dzisiaj widzimy na Ukrainie, może w krótkich zdaniach powiedzmy, na czym polega specyfika kościoła grecko-katolickiego w Polsce, ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Większość ludzi myśli, że kościół katolicki to jest tylko kościół obrządku łacińskiego, czyli kościół rzymskokatolicki. Jednakże kościół katolicki to również i kościoły wschodnie katolickie, czyli te, które się trzymają tradycji bizantyjskiej czy innej, ale są w jedności ze świętym Piotrem, zastępcą świętego Piotra. Chociaż mają swoją tradycję wschodnią liturgijną, to jednak jesteśmy w jedności w wierze. Także my jesteśmy jednym z tych kościołów, ukraiński kościół grecko-katolicki, to jest jeden z tych greckich, tych wschodnich kościołów katolickich. W Polsce mamy swoje struktury, mamy metropolię, składającą się z trzech eparchii, z trzech diecezji. Archieparchia Przemysko-Warszawska, gdzie urzęduje metropolita arcybiskup Eugeniusz Popowicz. Następnie po starszeństwie to nasza eparchia najpierw wrocławsko-gdańska, która była w 2020 roku przeimianowana nad eparchią wrocławsko-koszalińską. I właśnie od tego czasu też istnieje trzecia olsztyńsko-gdańska eparchia, gdzie biskupem jest niedawno postawiony, rok temu, władyka Arkadiusz Truchanowski. Zdaje się właśnie, że niedawno też była pierwsza rocznica powołania tej eparchii. Księże biskupie, kiedy byłem dzisiaj na liturgii, na boskiej liturgii właśnie w kościele Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej w Warszawie i słuchałem różnych tekstów, chociaż nie wszystkie mogłem w pełni dokładnie rozumieć, nie znając dosłownie ukraińskiego, ale mając tekst przetłumaczonej liturgii, to wydało mi się bardzo symptomatyczne jak na te wyjątkowe czasy pewne słowa. Boska liturgia w porządku według świętego Jana Złotoustego, bo też żeby nasi widzowie mieli jasność, to jest właśnie liturgia śpiewana cała po ukraińsku, nie ta jaką mamy w zachodnim rzymskim katolicyzmie i ona się rozpoczyna od słów i to pierwsze zdanie, które wydało mi się wyjątkowe w tych czasach, w pokoju do Pana módlmy się i potem w trakcie tej liturgii też pada podczas ekteni usilnego błagania, to jest inna część boskiej liturgii świętego Jana Złotoustego, takie zdanie, że za Bogiem umiłowany naród nasz, za sprawujących władzę i całe wojsko. I te słowa chyba brzmią tym bardziej wyjątkowo i uderzająco w tych trudnych dniach, czyż nie? Akurat wczoraj mieliśmy wieczorem o godzinie 18 u nas we Wrocławiu nabożeństwo takie ekumeniczne w intencji pokoju na Ukrainie. Miałem kazanie, chociaż wczoraj byłem jeszcze bardziej zachrypnięty jak dzisiaj i między innymi o tym mówiłem też, że Kościół Wschodni modli się usilnie o pokój cały czas, bo pokój to jest dobro, dar Boży, który otrzymujemy, ale to jest dar, który mamy w tej chwili, ale nie znaczy, że go będziemy mieć cały czas. Ludzkość doświadczała wielu wojen i dlatego też Kościół Wschodni modli się w tej pierwszej ekteni, o której Pan mówił, zwanej myrnej, ekteni pokoju, aż chyba 3 albo 4 razy modli się o pokój. Tam myri hospodewi pomolimy się, a więc pokoju pomodlimy się, za myr z wysoki, z pasinia dusz nasze, a więc za pokój z góry, ten z niebios, za pokój dla całego świata, to następne wezwanie w jednej ekteni. A potem jeszcze jest właśnie ta potrójna usilnego błagania, gdzie też modlimy się za rządzących i za wojsko. No, my czasami to patrzymy na te struktury w zależności od tego, od swoich sympatii politycznych, ale jednakże patrząc dzisiaj na Ukrainę, na prezydenta, no, przed chwilą była tutaj pani redaktor z Ukrainy, która właśnie o tym mówiła, że nie głosowała, czy nie jest zwolenniczką obecnego prezydenta, ale jest dumna, że on jest prezydentem, bo na ten czas to właśnie on jest tym, który tutaj jakby daje ducha temu narodowi w walce z wrogiem w tych trudnych czasach wojny. Czyli modlitwa o pokój,
modlitwa o rządzących, ale również i modlitwa o wojsko, tylko oczywiście o to wojsko, które broni, a nie które zabija, które napada, które popełnia przestępstwa, morduje. O to wojsko też musimy się modlić, bo oni, jak widzimy dzisiaj na Ukrainie, oni nas po prostu bronią. Księże biskupie, jak to jest być duszpasterzem diaspory ukraińskiej w Polsce? Z jakimi problemami, z jakimi uczuciami przychodzili dzisiaj do księdza biskupa wierni? Jak to jest być duszpasterzem właśnie w tych trudnych dniach? Ja myślę, że tak, że to są jakby, ja bym podzielił na dwie części to pytanie. To znaczy pierwsze jest takie, jak to w ogóle być grecko-katolickim duszpasterzem w Polsce. Niezależnie od tego, czy jest wojna, czy nie ma wojny. My jesteśmy wspólnotą mniejszościową. Większość naszych wiernych to są, to już może nie sami wysiedleńcy z aktywistów 1947 roku, ale w tej chwili następne pokolenie, drugie, trzecie, czwarte. I my jesteśmy kościołem diasporalnym, to znaczy składającym się z ludzi, którzy żyją w diasporze, rozrzuceni po różnych miejscowościach, oddaleni. I nasze duszpasterstwo tak w ogóle do tej pory miało charakter czysto taki misyjny, czyli my byliśmy w jednym miejscowości, natomiast wierni nasi byli w wielu miejscowościach. Ja podam swój przykład, no kiedyś to było może jeszcze inaczej, byłem na Mazurach jako młody kapłan w latach 80. i ja miałem trzy takie parafie, wówczas jeszcze formalnie nie miały one charakteru, nie były zatwierdzone przez państwo, nie miały wyznania państwowego, ale to były trzy miejsca, to Bartoszyce, Ostrobardo, Asuny, miasto i dwie wioski. Miałem wówczas 700 rodzin, które mieszkały w 70, około 70 miejscowościach. Czyli tak wygląda nasze duszpasterstwo. Dzisiaj one może są tutaj powiedzmy jakoś tak bardziej skomasowane, ale my jesteśmy taką wspólnotą diasporalną i pracujemy w takich warunkach misyjnych, czyli jesteśmy na miejscu, ale otaczamy opieką tych ludzi w różnych miejscowościach, często oddalonych. Od niedawna mamy też ludzi, którzy przyjeżdżają z Ukrainy. To jest no, już taki, w takim bardzo dużym, wielkim wymiarze. To zaczęło się od 14 roku, od tej rewolucji godności. Chociaż wcześniej też już byli wierni z Ukrainy, ale zwłaszcza po tym 14, od tego 14 roku, 13, 14, tych ludzi mamy bardzo dużo. Mówi się, że właśnie od tego czasu tym bardziej ta liczba się zwiększyła i w Polsce już może być nawet 2 miliony Ukraińców. Oczywiście nie wszyscy to wierni grecko-katolicy, ale proporcjonalnie ich liczba w kościołach cerkiach grecko-katolickich się zwiększa. No tak, ja tylko podam, że w 1947 roku Ukraińców wysiedlono około 150 tysięcy. A w tej chwili, jak pan mówi, właśnie ich z Ukrainy przyjechało około 2 milionów. Jakaś to skala, przynajmniej 10 razy więcej. We Wrocławiu w tej chwili mamy ponad 100 tysięcy Ukraińców. Język ukraiński na ulicy to jest rzecz powszednia. Natomiast na Dolnym Śląsku jest około 300 tysięcy Ukraińców. I część tych ludzi, oczywiście jak pan mówi, to część jest niewierząca, część jest z tych ludzi jest przynależny do kościoła prawosławnego, czy do jednego z kościołów prawosławnych. Inni są tacy od wielkich świąt, ale są też ludzie, którzy żyją takim głębokim duchownym życiem. Oni są u nas, kiedyś mieliśmy w cerkwi we Wrocławiu jedną mszę w niedzielę, w tej chwili mamy cztery, druga jeszcze jest, piąta jeszcze jest w innym miejscu, czyli otaczamy opieką również ich, nie tylko naszych, tych miejscowych, tych, którzy pochodzą, mają korzenie z aktywistów, ale również tych, którzy przyjechali. A obecnie, gdy rozpoczęła się wojna, raz, że przyjeżdżają następni, ci, którzy uciekają przed tą wojną, która tam się toczy, inni ściągają swoich kuzynów, swoich bliskich również, no i oni też do nas trafiają, a oprócz tego wszyscy czujemy, że musimy pomóc. I teraz niezależnie od tego, kto jest skąd, kto jest kim, kto do jakiego kościoła przynależy, jeżeli jest jakaś możliwość pomocy, współpracy, działania, to ci ludzie się włączają. Włączają się w działalność naszego Caritasu, naszej świetlicy, która tutaj jest przy naszej cerkwi, przy naszym soborze.
włączają się w działalność Fundacji Ukraina, która we Wrocławiu działa, ale również innych różnych organizacji społecznych, które no, chcą pomóc. I tych ludzi jest w tej chwili masa. Jakie były księdza biskupa pierwsze emocje, pierwsze wrażenia, kiedy w czwartek rano usłyszał ksiądz, że rosyjskie wojska przekraczają granice Ukrainy? Jeszcze poprzedniego dnia rozmawiałem z konsulem generalnym Ukrainy. Ja mówiłem o tej możliwości, tak pytałem, bo to tak człowiek nie wie, co myśleć. Ja cały czas miałem nadzieję, że nie będzie agresji. Również i konsul mówił, że raczej nie będzie. Natomiast no, jak się obudziłem w czwartek rano, włączyłem radio, zobaczyłem w internecie, no to był szok przede wszystkim, niedowierzania i ból. To są pierwsze takie wrażenia, bo to moje pokolenie, jestem z pokolenia powojennego. Moje pokolenie nie zna wojny. No oprócz tego stanu wojennego, który był w Polsce, ale to nie była wojna jako taka. A tu widzimy po prostu artyleria, obstrzały, rakiety, obszar artyleryjski, ludzie giną, nie mówiąc o wojskowych. Agresja. To był szok. To było pierwsze pytanie, co zrobić, jak pomóc. No, jesteśmy bezradni, bo jesteśmy daleko. Otrzymałem zaraz telefon, aby jeżeli można być w Urzędzie Marszałkowskim, bo tam było posiedzenie sejmiku. Sejmik przyjął deklarację taką, która osądzała tę wojnę. Byłem tam, były różne telefony z różnych redakcji z prośbą o wywiady. No ale to jakoś mimo wszystko, do tej pory zresztą, ten szok jakoś nie mija, bo widzimy to, co się dzieje na Ukrainie poprzez media. My tutaj wszyscy chyba zamiast się modlić samego rana, to sięgamy do internetu i patrzymy, słuchamy radia, telewizji, żeby zobaczyć, co się dzieje. Ten szok nie mija, tym bardziej, kiedy widzimy takie obrazki, kiedy są obiekty cywilne atakowane, kiedy, tak jak widzieliśmy w obozie sumskim, zostało zaatakowane, zbombardowane przedszkole i tam mała dziewczynka zginęła. Jak to czytać w perspektywie chrześcijaństwa, kiedy 77 lat od zakończenia II wojny światowej, od doświadczenia Holokaustu, znowu widzimy zbrodnie wojenne bestialskie, zbrodnie wojenne na cywilach? I myślę, że tego nie można usprawiedliwić. U nas dzisiaj w Kościele Wschodnim to jest niedziela tak zwana mięsopustna, przedostatnia przed Wielkim Postem. W czasie Ewangelii, znaczy czytaliśmy Ewangelię o sądzie ostatecznym. Ja o tym mówiłem dzisiaj też w czasie kazania, do tego nawiązałem, że pewne grzechy, no one po prostu będą musiały być sądzone i tutaj, i tam. Czyli pewne rzeczy, pewne grzechy nie będą darowane. To jest takie, jak to Pan właśnie mówi, to ludobójstwo. Bez przyczyny napad na inne państwo. To jest z tego się trzeba stawić na sądzie. Przed ludzkim sądem i przed boskim sądem. I czy coś usprawiedliwi? No chyba tylko Boże miłosierdzie, ale no, nie wiem, czy coś innego tu może usprawiedliwić. W ogóle sam atak, ja mówię, no oczywiście żołnierze są od tego, by walczyć i ginąć. Ale oni wiedzą, że idą na to. Ale mimo wszystko, to nie chodzi tylko o ukraińskich żołnierzy, nie wiemy, ile zginęło. Ukraina podaje, że zginęło dotychczas około 4300 rosyjskich żołnierzy. Ja widziałem zdjęcia spalonych ciał rosyjskich żołnierzy. To są smarkaci chłopcy. Oni powinni żyć. Oni nie powinni ginąć. Ja nie mówię już o ukraińskich żołnierzach, bo to jest jasna sprawa. Oni się bronią i giną. To jest tragedia, że oni giną w obronie swojej ojczyzny. Ale ci chłopcy 20-letni też nie powinni ginąć. Oni powinni żyć. Powinni ginąć ci, którzy na tą wojnę ich wysłali. I też widzieliśmy dzisiaj takie właśnie wideo, rejestrację właśnie rozmów z rosyjskimi jeńcami, gdzie właśnie mówiono im, że oni jadą na ćwiczenia, że ich dowódcy ich oszukali, kiedy okazało się, że wchodzą na terytorium obcego państwa. Księże biskupie, kończąc naszą rozmowę, powoli chciałbym spytać jeszcze
o to, jak dzisiaj się okazuje silne przywództwo na Ukrainie, gdzie mamy chociażby postawę właśnie prezydenta Zełenskiego, czy też nieco może mniej rozchwytywaną w mediach, ale też postawę patriarchy Światosława Szewczuka, ukraińskiej cerkwi grecko-katolickiej, i który codziennie namieszcza w internecie swoje oświadczenia, swoje refleksje poranne i bodajże w sobotę opublikował takie bardzo krzepiące, gdzie właśnie mówił dzień dobry z ukraińskiego Kijowa. Jakie znaczenie ma to silne przywództwo ukraińskie dla diaspory? Ja się odniosę jeszcze do poprzedniego jeszcze tematu. Ja nie chcę, żeby zostało na tym, że my tylko po prostu jesteśmy zszokowani. My nie jesteśmy tylko zszokowani, ale my też się modlimy, bo to jest nasze powołanie, a więc modlimy się, aby wojna ustała, aby nikt nie ginął. Wczoraj była modlitwa z udziałem biskupów łacińskich, ewangelickich, z udziałem rzymokatolików, grekokatolików, przedstawicieli władz. My się modlimy, ludzie się modlą. Jest bardzo, bardzo, bardzo taka, bardzo wielu ludzi zaangażowanych jest w modlitwę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, staramy się pomóc. Staramy się pomóc tym ludziom, którzy tam są potrzebie na Ukrainie, chociaż jest to bardzo trudne w tej chwili. I staramy się pomóc tym, którzy przyjeżdżają tutaj. Czyli mówię tak, no to jest i trzeba mówić o tym. Czyli mówimy, przeżywamy, mówimy, modlimy się i staramy się pomóc. To są trzy rzeczy, które z naszej strony są takie aktualne. Natomiast ja wczoraj rozmawiałem z arcybiskupem, z patriarchą Światosławem Szewczukiem. Mieliśmy dosyć taką długą rozmowę. On jest w Kijowie. Jak mówił, on jest też pośród tych, na których polują. Czyli... Czy ksiądz biskup chce powiedzieć, że jeśli słyszymy doniesienia, że rosyjskie wojska idą jakby po głowę prezydenta Zełenskiego, to mają iść również, w cudzysłowie to nazwiemy, po głowę patriarchy Szewczuka? Tak, patriarcha Szewczuk ma być wśród tych osób, które mają zostać zlikwidowane? To znaczy, tak słyszałem właśnie z Kijowa. Taka informacja do mnie doszła i to tak powiedzmy z porządnych ust. My nie znamy tej listy, przynajmniej tutaj nie widzieliśmy jej, ale to nie chodzi tylko o prezydenta Zełenskiego, to chodzi również o wiele innych osób, pośród których, z tego co ja wiem, to również i jest nasz głowa Kościoła Ukraińskiego Grecko-Katolickiego. Druga rzecz, Władyka Blażeńszy i Światosław też mówił o tym, że kilkakrotnie były też próby oznakowania naszego soboru, to znaczy oznakowania tymi znakami, które są potem wskazówką dla tych pocisków, żeby do miejsc, które mają być zbombardowane. I jak ochrona próbowała ingerować tam, to ze strony tych właśnie, którzy robili te znaki, były strzały. Czyli to jest niestety też taka możliwość, że nawiasie, to mówią, może przypadkowo trafić coś w sobą, nie daj Boże. Ja myślę, że w tej Błażeńszy Światosław również powiedział swoim kapłanom, to kapłani są w większości żonaci, że wy możecie swoje żony, rodziny odesłać w miejsce bezpieczne, ale ja, biskupi i wy zostajemy na miejscu. Czyli oni są wszyscy na miejscu. To nie tak, że Błażeńszy, nasz zwierzchni patriarcha, że on tam gdzieś uciekł, schował się. On oczywiście ma miejsce, nawet nie powiedział, gdzie on przybywa, ale ma miejsce swojego pobytu w Kijowie. I tak samo i kapłani zostają ze swoimi wiernymi, niezależnie od tego, że tam są te obstrzały i jest niebezpieczeństwo utraty życia. Czyli dla wiernych jest to oczywiście taki przykład budujący i oni nie zostają, nie pozostali osamotnieni, nie zostali sami. To jest jedna rzecz. Gdy chodzi o władzę, to również też, no sami wiemy zresztą, że no nie wszyscy, jak to mówią, głosowali za Zełenskim, ale w tej chwili ten człowiek, aktor, pokazało się, że jest rzeczywiście mężem opatrznościowym, że jest na miejscu,
że dodaje siły, ochoty do walki, do obrony żołnierzom, że krzepi na duchu cały naród. I myślę, że też taka postawa prezydenta jest jedną z tych przyczyn, które powodują, że taka ogromna armia rosyjska, która tutaj miała to wszystko zdławić w ciągu kilku godzin, nie daje sobie rady. I jeżeli by nie było prezydenta, jeżeli by nie było głowy, jeżeli by nie było zwierzchnika kościoła, jednego, drugiego, to wówczas myślę, że tak samo i duch w narodzie by osłabł. Ale oni ten duch wzmacniają, dzięki Bogu. I za nich się trzeba modlić, bo akurat wczoraj rozmawiałem z Błażenniczym Światosławem, to on bardzo prosił o modlitwę i dziękował za tą naszą pamięć i za to, że jesteśmy z nimi tutaj w ten sposób. I tych, którzy wierzą w Boga spośród naszych widzów, o tą modlitwę bardzo prosimy. Tych, którzy nie, o dobre słowo, dobre myśli w stronę Ukrainy. Księże biskupie, bardzo dziękuję jeszcze raz za poświęcony nam czas. Naszym gościem był Jego Ekscelencja ksiądz biskup Włodzimierz Juszczak, biskup eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej w Polsce. Bardzo dziękuję jeszcze raz, księże biskupie. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Módlmy się za Ukrainę, aby to jak najszybciej się skończyło.